Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich po tygodniu przerwy na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa i w związku z małą zmianą planów dziś nie będzie o zamkach, a porozmawiamy o czymś całkowicie innym, o egipskim bogu Secie, oazie Dachla położonej na pustyni zachodniej i tamtejszej sztuce naskalnej, którą polscy naukowcy zaczęli badać na parę ładnych lat przed narodzinami waszego ulubionego prowadzącego. A o tym wszystkim opowie nam dzisiejszy gość, doktor archeologii, aktualny kierownik Polskiego Zespołu Badawczego w Oazie Dachla, pracownik Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, realizujący staż podoktorski w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu w Kairze, laureat tegorocznej Nagrody Narodowego Centrum Nauki, a co najważniejsze dla czytelników archeologii żywej, nasz stały autor, który w chłodne zimowe wieczory, takie jak ten, przenosi czytelników aż na piaski Egiptu, dr Paweł Pulkowski. Witamy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Radku. Mogę tylko jedno krótkie sprostowanie. Już ten staż podoktorski się zakończył jakiś czas temu, także od stycznia tego roku jestem pracownikiem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. Także to się jakby zgadza, natomiast sam staż się skończył. Także. To musimy zmienić w najnowszym numerze. Bo chyba poszła stare bio. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że już była zaktualizowana, ale głowę nie. To najwyraźniej ja wziąłem z poprzedniego, no ale. Nie jest to bardzo istotna informacja, tak czuwa. Tak, to zawsze się zdarzają takie chochliki, bo to kariery naukowe ciągle się rozwijają, jak to wszyscy wiemy. Drodzy widzowie, powitajcie go oczywiście serdecznie w komentarzach. Ja dziękuję, że udało ci się znaleźć chwilę pomimo napiętego harmonogramu wykładowego. Zanim przejdę do bardzo krótkich, obowiązkowych informacji początkowych, czy mógłbyś jeszcze sprzedać w trzech zdaniach, czego dowiedzą się dziś nasi widzowie? No, ci, którzy zdążyli już przeczytać najnowszy numer Archeologii Żywej, gdzie rzeczywiście jest mój tekst na temat Seta, no to usłyszą trochę informacji, które już właśnie znają, ale specjalnie tak skonstruowałem ten wykład, żeby jednak nie pokrywał się w 100% z artykułem. Także opowiem, znaczy punktem wyjścia są nasze znaleziska w oazie Dachla, a więc petroglify przedstawiające tego boga. Natomiast jest to punkt wyjścia i punkt dojścia, a po drodze opowiem troszeczkę o samym Secie w takim szerszym ujęciu i o samej Dachli, o tym, jak została przez Egipcjan skolonizowana i kiedy. Mhm. Także to chyba tak w skrócie najbardziej. Super. Sami słyszeliście, drodzy widzowie, wspomniałeś mi też, że w paru kontekstach uczestniczyłeś jako widz. Może zdradzisz reszcie, w których dokładnie? Pamiętasz? Na pewno oglądałem mojego dobrego kolegę Mariusza Drzewieckiego, który opowiadał osoba. To pamiętam. Wydaje mi się, że też Andrzeja Rozwadowskiego, przynajmniej fragmenty. No tyle pamiętam na teraz. Bo tych wykładów jest ostatnio tak dużo, że nawet nie do końca wiem, które były w kontekście, a które nie, ale te dwa na pewno. No tak. To na pewno kolegom jest bardzo miło, że pamiętałeś przynajmniej te. Ja jestem z kolei ciekaw, kto z naszych dzisiejszych widzów też wtedy był z nami. Co prawda podejrzewam pewne osoby, ale stali widzowie, nie krępujcie się, pochwalcie się w komentarzach, jeśli nie przegapiliście żadnego z tych dwóch wspomnianych. A może ktoś widział wszystkie nasze dotychczasowe spotkania? Jeśli tak, to bardzo dziękuję oczywiście tym nielicznym i wytrwałym osobom, kto był, to pewnie pamięta początkowe trudności nasze, ale ten etap już dawno mamy za nami na całe szczęście. Jeśli trafiliście zaś na kontekst po raz pierwszy, to przede wszystkim macie przywilej pochwalenia się, skąd się z nami łączycie, to taka nasza mała tradycja, dajcie znać w komentarzach. A po drugie, jeśli obawiacie się, że coś przegapicie lub jeszcze gorzej, na koniec stwierdzicie, że było fajnie i chcielibyście więcej, to ucieszy Was informacja na pewno, że każdy z naszych spotkań jest nagrywany i udostępniony już na następny dzień o godzinie 20 na kanale YouTube Archeologii Żywej, który jak zawsze zachęcam do pozostawienia subskrypcji, gdzieś tam na dole, tam przycisk czerwony jest. I to tyle z najważniejszych rzeczy, parę spraw, jak między innymi nasze plany co do przyszłorocznego smażu, czyli spotkania miłośników archeologii żywej, pozostawiam na koniec, więc jeśli będziecie ciekawi, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Jestem jednak przekonany, że to, o czym opowiadać będzie nasz wspaniały dzisiejszy gość i tak sprawi, że nawet nie zorientujecie się, kiedy umknęła Wam najbliższa godzina z hakiem. Panie doktorze, prezentacja jest widoczna.
zaraz, więc oddaję Dziękuję głos. Dziękuję bardzo. No właśnie, żeby zmieścić się w tej godzinie, to tak naprawdę przejdę od razu do prezentacji. Jeszcze raz dziękuję, Radku, Tobie, Archeologii Żywej, Kontekstowi za zaproszenie i za to, że jeszcze nie jesteście zmęczeni tematem Pustyni Zachodniej. Tak jak powiedziałem w tej krótkiej zapowiedzi, punktem wyjścia i punktem dojścia tej prezentacji, tego wykładu jest grupa przedstawień Boga Seta w jego zwierzęcej formie. Przedstawienie tego rodzaju widzicie Państwo tutaj w centrum ekranu. Do tej pory odkrytych no, około 30 paru może na obszarach oazy Dachla, które są no, takim petroglifem, typem petroglifu niezwykle rzadkim wobec tego, ale też bardzo dużo mówiącym. I tak naprawdę ten cały wykład będzie o tym, jak należałoby rozumieć obecność tych petroglifów w krajobrazie oazy Dachla, tak naprawdę w krajobrazie pustynnym, dlaczego ten set był przez niektórych ludzi przedstawiany i jak ta jego obecność na skałach mogła na innych wpływać. Także to będzie taka konkluzja, to będzie to meritum, do którego dojdę. Natomiast myślę, że mogą nas tutaj słuchać i oglądać osoby, które do tej pory nie miały żadnej styczności z projektem prowadzonym w oazie Dachla, dlatego też postanowiłem powiedzieć mimo wszystko kilka słów takich wstępnych, żeby no, zarysować kontekst zarówno powiedzmy geograficzny, ale też parę słów o takich kwestiach logistycznych, skąd w ogóle nasza misja się tam wzięła. Po pierwsze, oaza Dachla, jak Państwo mogą za sekundę zobaczyć, jest oazą położoną na pustyni zachodniej w Egipcie, a więc na zachód od Nilu. Jest to największa oaza z wszystkich oaz egipskich. Ona się ciągnie na około 100 kilometrów. Znajduje się mniej więcej w pół drogi pomiędzy Doliną Nilu na wysokości Luksoru, a współczesną granicą pomiędzy Libią a Egiptem. No bliżej troszeczkę pewnie mimo wszystko Doliny Nilów, ale tak czy owak jest to miejsce bardzo odizolowane no w sensie geograficznym, ale też zwłaszcza w starożytności no, odizolowane pod każdym innym względem. Zresztą nawet dzisiaj dotarcie do oazy pomimo istnienia kilku asfaltowych dróg nie jest wcale rzeczą taką oczywistą, łatwą i nie jest to trasa krótka. Natomiast no, w starożytności czy w okresie prahistorii tym bardziej dotarcie do oazy z Doliny Nilu czy z innych zakątków współczesnego Egiptu było tym bardziej wymagającym i trudnym zadaniem. I mówię o tym nie bez przyczyny, dlatego że ten kontekst nomen omen podróży, przemieszczania się jest tutaj moim zdaniem kluczowy dla zrozumienia obecności petroglifów przedstawiających Seta, ale też wielu innych petroglifów. O tym może dzisiaj aż tyle nie będę mówił, ale Set posłuży nam za przykład. Oaza Dachla jest otoczona ze wszystkich stron pustynią o różnych obliczach, pustynią piaszczystą, kamienistą i skalistą i tak dalej. W zasadzie wystarczy no, wyjść krok poza zieloną oazę i znajdujemy się tak naprawdę w środowisku pustynnym. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, to jeszcze tutaj taka drobna kryptoreklama, no właściwie nie krypto, ale tak naprawdę po prostu zachęcam do spojrzenia do poprzednich numerów, bo rzeczywiście temat Pustyni Zachodniej, zwłaszcza oazy Dachla, ale nie tylko sztuki naskalnej, bo też innych zagadnień poruszałem już kilkukrotnie i faktycznie tak jak przygotowywałem teraz się do tego wykładu, to wyszło mi na to, że taka mała seria się już z tego uczyniła i gdzieś tam te tematy dotykają się wzajemnie, ale nie do końca się nakładają. Także rzeczywiście dla zainteresowanych, jeżeli są one jeszcze do nabycia, to zachęcam do poszukania tych archiwalnych już numerów.
No to wracamy do oazy Dachla, oazy, która no na pewno nie kojarzy nam się, to znaczy kiedy byśmy się w niej znaleźli, skonfrontowalibyśmy ją z raczej takim romantycznym wyobrażeniem, jak wygląda oaza z disneyowskich bajek czy jakichś filmów przygodowych. Tak naprawdę jest to obszar o bardzo zróżnicowanej geomorfologii, ale też o bardzo różnych obliczach. To, co tak naprawdę nazywamy oazą, to zazwyczaj są te, jak widzą Państwo na zobrazowaniu satelitarnym, te zielone plamy, czyli po prostu miejsca, obszary położone troszkę niżej niż to, co je okala, w związku z tym bliższe podziemnym rezerwuarom wody i tam można uprawiać rolnictwo, są tam wszelkie osady, miasteczka i tak dalej, i tak dalej. No, to jest oczywiście tak, jak wygląda Dachla współcześnie, ale prawda jest taka, że większość z tych obszarów również była zasiedlona i uprawiana również w starożytności, bo właśnie tam najłatwiej było o wodę. Natomiast prace, które prowadzimy ze sztuką naskalną, zazwyczaj nie są w tych obszarach zielonych, tylko gdzieś na ich obrzeżach, gdzieś pomiędzy nimi, co za chwilę pokażę, no bo siłą rzeczy sztukę naskalną szukamy tam przede wszystkim, gdzie są skały, w tym wypadku są to piaskowce. Natomiast bardzo ważnym takim elementem tego krajobrazu, takim znakiem, znaczy nie znakiem, no, punktem orientacyjnym, jakąś taką figurą orientacyjną jest tutaj ta skarpa wielkiego płaskowyżu libijskiego Abu Muharik, którą widać praktycznie z każdego zakątka w oazie. On góruje nad oazą. Wprawdzie ma tylko 300 do 400 metrów wysokości, więc nie jest to jakiś niezwykle wysoki płaskowyż, aczkolwiek w tym krajobrazie pustynnym wszystko zawsze wydaje się większe, wyższe i tak dalej. Nie jest też łatwy nie jest łatwo się wspiąć na niego. To wymaga też nie lada wysiłku i zajmuje wiele godzin, ponieważ bardzo mocno osypują się te klify, ale no, widok jest zdecydowanie warty takiego wysiłku. Skąd się polska misja wzięła w ogóle w oazie Dachla? Otóż nasza misja, która nazywa się Dachla Oasis Project Petroglyph Unit, jest jedną z kilku obecnie działających misji pod parasolem, pod egidą takiego nadrzędnego projektu, który nazywa się Dachla Oasis Project. Sam Dachla Oasis Project może nie prowadzi badań, ale jakby zrzesza inne niezależne zespoły badawcze z całego świata i każdy z tych zespołów badawczych prowadzi badania nad jakimś zagadnieniem czy grupą zagadnień, nad jakimś typem materiału w oazie. I to nie jest tylko archeologia, ponieważ Dachla Oasis Project, który działa już od ponad 40 lat w oazie, ma na swoim koncie również badania etnograficzne, lingwistyczne, a także geomorfologiczne, klimatologiczne itd., itd. Także to jest bardzo wieloaspektowy projekt w takim przekroju historycznym. Nasza misja Petroglyph Unit działa od połowy lat 80. Wtedy ją powołał do życia nieżyjący już były dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu Lech Krzyżaniak. No, od kilku lat ja mam okazję prowadzić tę misję, chociaż zbiega się to z taką niekorzystną sytuacją geopolityczną tak naprawdę, ze względu na konsekwencje słynnej wiosny arabskiej w 2011 roku. Jakby te konsekwencje cały czas gdzieś tam są i ze względów formalnie bezpieczeństwa, służby wojskowe, służby bezpieczeństwa nie wydają pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na obszarach oaz czy pustyni zachodniej, nie tylko nam, ale w ogóle wszystkim misjom zagranicznym. Także jest to taki niemiły akcent w tym wszystkim, no ale badania mimo wszystko trwają, ponieważ materiałów, dokumentacji mamy bardzo dużo, również archiwalnych i cały czas możemy, czy mogę pracować nad kolejnymi zagadnieniami. Jeszcze tylko zanim przejdziemy do SETA,
projekt Dachl Oasis Project posiada swój dom w oazie, co jest bardzo istotne, bo jest to dom, w którym misje, kiedy pracują, mogą się zatrzymać. No i te warunki są naprawdę, naprawdę dobre, jak na to, że jesteśmy na środku pustyni zachodniej. I jest to miejsce, jak Państwo widzą, zbudowane no, na modłę lokalną, a więc z cegły mułowej. Najlepsze rozwiązanie na tego typu warunki, zwłaszcza jeśli chodzi o temperatury, ponieważ kiedy jest zimno, to w środku jest ciepło, a kiedy na zewnątrz jest ciepło, to w środku jest w miarę chłodno, także to jest taka idealna sytuacja. I kończąc jeszcze to takie trochę logistyczno-historyczne wprowadzenie, moja obecność w oazie datuje się od roku 2011. Wtedy rzeczywiście dołączyłem do zespołu, jeszcze wówczas pod kierownictwem profesora Michała Kubusiewicza. No i miałem okazję od tego czasu realizować 3 projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Te 2 pierwsze dały mi możliwość pracy właśnie terenowej. Wtedy jeszcze było to możliwe i bardzo dużo materiałów, nad którymi nadal pracuję, w ramach tego trzeciego projektu, który trwa, to właśnie materiały pozyskane wówczas. Oczywiście plany związane z tym trzecim projektem, z tym nowym projektem były bardzo, bardzo duże i bardzo wiele rzeczy chciałem i zrobić, zresztą poszerzając też zespół o specjalistów. No tak jak powiedziałem, póki co wojsko nam to uniemożliwiło, zobaczymy co przyniesie przyszłość. Badania nad sztuką naskalną w Dachli trwają tak naprawdę długo dłużej niż sam Dachl Oasis Project, bo pierwsze stanowiska odkryte były już w latach 30. przez Hansa Winklera, niemieckiego badacza, który no, robił taki rekonesans właściwie w całym Egipcie pod kątem sztuki naskalnej, jest takim trochę ojcem, założycielem studiów nad sztuką naskalną w Egipcie. I on znalazł szereg stanowisk w południowo-wschodniej części Dachli, a więc tutaj w zasadzie już poza granicami współczesnej jakby oazy administracyjnie, to jest taka paleooaza, a więc obszar, który zdecydowanie był zasiedlony, ale zwłaszcza w prehistorii, w okresie prehistorycznym. Lech Krzyżaniak skupił swoją uwagę również na tym obszarze, ale już też dokonywał rekonesansu w innych rejonach, także poznaliśmy również dzięki niemu stanowiska z północy Dachli i z obszaru centralnego, a od lat 2000 odkąd też potem ja dołączyłem do zespołu, przede wszystkim badania skupiły się na tym obszarze oazy centralnej. Tutaj udało nam się wspólnie tak naprawdę dokonać rekonesansu na największym do tej pory takim obszarze, jakby najbardziej zdefiniowanym, największym, dającym też największą próbę, najwięcej materiału. Tutaj jest około 270 stanowisk ze sztuką naskalną, co daje jakieś 1300 ponad paneli ze sztuką naskalną i niepoliczalną liczbą tak naprawdę rytów. Także taka już naprawdę duża próba i przestrzeń też, która pozwala na wysuwanie troszkę takich bardziej ogólnych wniosków również. Oaza Dachla w przeciwieństwie do okalającej ją pustyni ma praktycznie nieprzerwaną ciągłość, znaczy ma ciągłość osadniczą, niemalże nieprzerwaną, przynajmniej tak nam się wydaje, nam archeologom. Ta holoceńska, bo mówię o holoceńskiej chronologii, zaczyna się gdzieś w okolicach 8300 lat przed naszą erą, oczywiście plus minus, z pierwszymi osadnikami, łowcami, zbieraczami. Ten okres prehistorii Dachli trwa kilka tysięcy lat. Ja nie będę tutaj szczegółowo w te kwestie wchodził, dlatego że będziemy mówić sobie przede wszystkim o okresie dynastycznym. Ale kiedy Egipcjanie skolonizują Dachle gdzieś w okolicach połowy trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, no to spotkają się z ludnością autochtoniczną, z ludnością lokalną, którą archeolodzy określają mianem kultury Sheikh Muftah, których rozumiemy jako takich późno-neolitycznych pasterzy. I tutaj zakreskowałem pewien obszar, dlatego że wydaje się, że ci pasterze współegzystowali przez jakiś czas z osadnikami z Doliny Nilu. I mamy tutaj taką
ciekawą sytuację z punktu widzenia pewnego archeologicznego nazewnictwa, ponieważ jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia prahistoryków, to jesteśmy w późnym neolicie, a jeżeli spojrzymy z punktu widzenia historyków badających już dynastyczny Egipt, to jesteśmy już w okresie historycznym, mimo że oba te 200 czy 300 lat koegzystencji jest tak naprawdę tym samym etapem, że tak powiem, w dziejach Dach. Ale to taka dygresja i zupełnie akademicka, niewiele pewnie wnosząca tutaj do naszego tematu. To, co chcę pokazać, oj, przepraszam, przeskoczyłem, to, co chcę tak naprawdę pokazać tym slajdem, to to, że mamy tutaj bardzo taką skomplikowaną tak naprawdę sytuację, ponieważ te 10 tysięcy lat osadnictwa na relatywnie małej przestrzeni powoduje, że to osadnictwo się na siebie nakłada, a więc mamy taki trochę palimpsestowy charakter archeologii tam. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to taka, że w zasadzie każdy z tych dużych okresów chronologicznych powiązany jest w jakiś sposób z jakąś tradycją petroglificzną, z jakąś tradycją sztuki naskalnej. Także tych tradycji sztuki naskalnej mamy kilkanaście, trudno powiedzieć tak naprawdę. Ta tablica, którą ja przedstawiam, ona troszeczkę taki symboliczny sposób przedstawia te różne typy sztuki naskalnej, z jakimi mamy do czynienia. I ja bym tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o prahistorię, to nie sugerowałbym, że są to daty dokładnie takie, jakie tutaj są przypisane wiadomo tym motywom. To jest bardzo w przybliżeniu, ale ma nam obrazować, że w zasadzie mamy też pewną ciągłość tworzenia sztuki naskalnej w tym regionie i że no jest to taki duży konglomerat bardzo różnych motywów, bardzo czasami trudny do rozwikłania dla badaczy. Egipcjanie przybyli w rejon oazy Dachla tak na dobre, gdzieś w okolicach połowy, tak jak powiedziałem, połowy trzeciego tysiąclecia. W tej chwili wydaje się z badań różnych kolegów pracujących w oazie Dachla, że prawdopodobnie gdzieś w okolicach trzeciej lub czwartej dynastii, a więc powiedzmy, jeżeli to jest czwarta dynastia, to w okolicach 2600 lat przed naszą erą, prawdopodobnie jakby oficjalnie włączono czy rozpoczęto włączać oazę do tego świata Doliny Nilu. Mamy oczywiście cały szereg znalezisk datowanych na wcześniejsze dynastie, tylko że zwłaszcza są to znaleziska w postaci ceramiki, ale one nie do końca dają nam taką możliwość, żeby tutaj powiedzieć, że one oznaczają obecność samych Egipcjan, ponieważ jak wiemy, przedmioty mogą podróżować z różnych powodów i sama obecność jeszcze pojedynczego, powiedzmy, naczynia ceramicznego jeszcze nie świadczy o tym, że rzeczywiście przyniósł je tam Egipcjanin. Ale trzecia, czwarta dynastia, zwłaszcza czwarta, to tego materiału, tej ewidencji już jest na tyle dużo i na tyle silnej, że wydaje się, że faktycznie w tym czasie już Dachla była jakby w strefie wpływów egipskich, zaczęto tam zakładać administrację i tak dalej. Jest takie stanowisko bardzo ciekawe, około 60 kilometrów na południowy zachód od oazy Dachla, badane przez naszych kolegów z Niemiec, z Uniwersytetu w Kolonii. Ono się nazywa Djedefre Water Mountain, czyli Wodna Góra Djedefra, albo jest bardziej znana teraz pod nazwą Khufu 0101. No to są nazwy archeologiczne, tutaj inwencja archeologów nie zna granic. Obie nazwy przywołują imiona faraonów z tej prostej przyczyny, że na tym stanowisku, które swoją drogą jest pozostałością obozu dużej ekspedycji, która się tam co najmniej dwa razy wybrała, jeśli nie więcej, i stacjonowała, no to na tym stanowisku znajdujemy po prostu imiona królewskie, między innymi właśnie faraona Djedefra z czwartej dynastii, czy co jeszcze istotniejsze, mamy taką inskrypcję dużą, gdzie mamy imię Horusowe Herumedżedu, które jest jednym z imion faraona Khufu, znanego nam też jako Cheopsa, a więc mówimy tutaj o epoce budowniczych piramid, tych największych piramid w Giza przede wszystkim. Inskrypcja ta jest niezwykle ważna, niezwykle ciekawa. Po pierwsze mówi nam o tym, że Egipcjanie wybrali się w ten rejon, bo
poszukiwali tam pewnego surowca, który nazwali mefat. To słowo jest hapaksem, co oznacza, że nie występuje w żadnej innej inskrypcji, nie znamy żadnej innej inskrypcji do tej, z jakiegokolwiek innego źródła w Egipcie, ale wszystko wskazuje na to, że jest to rodzaj, że prawdopodobnie chodziło o łupki, a więc o skały łupkowe, które tam się znajdują w tym rejonie bardzo, bardzo powszechnie, które występują w różnych kolorach, ale zwłaszcza właśnie takim hematytowym czerwonym i po prostu były wykorzystywane jako bardzo, bardzo dobry barwnik. I prawdopodobnie to było celem tej wyprawy. Mamy też tutaj imiona dowódców tej wyprawy napisane. Mamy tutaj Imeri oraz drugi pan nazywał się Bebi. No i co jest istotne również, że mamy tutaj przedstawienie Boga, ale nie Seta. Jest to Bóg bardzo taki, powiedziałbym, niszowy Bóg, myślę z perspektywy zwłaszcza powiedzmy laickiej, bo rzadko się o nim mówi, Igai, nazywał się on Igai, jest jednym z takich bóstw już bardzo wcześnie, znaczy poświadczonych z dosyć wczesnych dokumentów, związanych z pustynią, związanych z oazami, bóstwem raczej opiekuńczym, którego symbolika często była jakby zapisywana w postaci dwóch hieroglifów berła łaz, takiego specyficznego berła, które często bogowie i królowie dzierżą w dłoni. Igai miał prawdopodobnie związki z Setem, niewykluczone, że stała świątynia poświęcona Igai właśnie w Dachli i że i mamy dokumenty, znamy dokumenty pisane, w których Igai i Set, że tak powiem, występują ci dwaj bogowie w jednym zdaniu, że tak powiem, i prawdopodobnie doszło do jakiegoś pewnego takiego teologicznego scalenia w pewnym momencie w Dachli, Igai stając się Setem, Set stając się Igai, ale to Set jakby potem zaczyna odgrywać ważniejszą rolę. W każdym razie pewna koneksja jest. Natomiast w samej Dachli, kiedy Egipcjanie do niej dotarli, to założyli kilka osad, to znaczy kilka osad znamy z wykopalisk archeologicznych, w tym dwie niezwykle ważne. Bardzo krótko, Ain Asil to współczesna nazwa obok dosyć dużej miejscowości Balat. To jest osada, która została założona i stanowiła pierwszą stolicę tej prowincji, pierwszą stolicę egipską. To jest miasto cały czas kopane od lat, późnych lat 70. przez Instytut Francuski, przez naszych kolegów z Instytutu Francuskiego, gdzie dokonano niesamowitych odkryć, żeby wspomnieć tylko pałac należący do gubernatorów, do zarządców tej oazy, czy olbrzymią nekropolę Kila el-Dabba z wielkimi mastabami, no takimi niemalże na modłę tych mastab z Sakkara, gdzie ci właśnie zarządcy oazy byli chowani. Ona jeszcze nie została oczywiście przekopana, nie zostało to stanowisko jeszcze w 100%, jeszcze daleko do tego i wiele obszarów z najstarszymi warstwami też nie są jeszcze przekopane. Wiemy na pewno, że już w czasach V dynastii ta osada funkcjonowała i mamy też z tej osady kilka takich znalezisk, które mówią nam o tym, że Set był już wtedy bardzo ważnym bóstwem dla tych wszystkich, którzy w oazie mieszkali, dla tych kolonizatorów, dla tych pierwszych generacji Egipcjan mieszkających w oazie. Są to różnego rodzaju znaleziska, na przykład mamy wizerunki Seta na pieczęciach, są też dokumenty pisane. Natomiast z perspektywy naszego wykładu dzisiejszego, jeszcze ważniejszym miejscem jest miejscowość Mut, to znaczy stanowisko w miejscowości Mut. Mut to dzisiejsza, współczesna stolica administracyjna oazy, ale co ciekawe, stanowisko archeologiczne stoi, to znaczy jest pozostałością po osadzie staroegipskiej, która nazywała się najprawdopodobniej Mit lub Mitet, a więc mamy tutaj tak naprawdę ciągłość nie tylko osadniczą, ale ciągłość w nazwie. Mut po prostu pochodzi od staroegipskiego Mit. A po drodze jeszcze w czasach grecko-rzymskich miasto to zwane było Motis, także wszystkie one są od tego samego, z tego samego rdzenia, z tego samego źródłosłowia. I Mut na początku na pewno stolicą nie było, no bo było nią Ain Asil, ale
prawdopodobnie od czasów Nowego Państwa przejęło właśnie rolę stolicy Dachli. Ja tutaj operuję takimi wrażeniami Stare Nowe Państwo. Stare Państwo w Dachli, tak jak powiedziałem, będziemy datować dziś od okolicy 2600, bo wtedy wydaje się, że Egipcjanie skolonizowali oazę. Natomiast Nowe Państwo to już połowa drugiego tysiąclecia i aż do początków pierwszego. I większość tego materiału i tego, co opowiadam, tak naprawdę gdzieś mieści się pomiędzy właśnie tym starym a nowym państwem, a więc pomiędzy połową trzeciego a pierwszym tysiącleciem przed naszą erą. A zatem Mut przejęło od Ain Asil rolę stolicy w pewnym momencie, ale co jest dla nas bardzo istotne, w Mut znajdowała się świątynia Seta. Jego własna najważniejsza świątynia, najważniejsza z punktu widzenia Seta i jego kultu, ona tam się na pewno znajdowała. Badania prowadzone tam przez Colina Hope'a i jego australijski zespół już też od wielu, wielu lat pokazują, że była to świątynia wielokrotnie przebudowywana, a więc oczywiście te najpóźniejsze fazy zachowane są najlepiej, ale cały czas zespół australijski próbuje się dowiedzieć, czy jest możliwe, że ta świątynia funkcjonowała już właśnie w okresie przed Nowym Państwem, bo ponieważ mamy już na tyle dużo ewidencji, że w Nowym Państwie ona już tam była, a więc w tej połowie drugiego tysiąclecia. Natomiast pytanie jest, czy była wcześniej, bo wydaje się, że jest to bardzo prawdopodobne i logiczne. Z Mut pochodzi wiele, wiele zabytków związanych z Setem, słynne stele Lyonsa znalezione jeszcze w XIX wieku, które z 21, 25 dynastii, więc troszeczkę już późniejsze, które nam opowiadają o tym, znaczy dają nam dużo, dużo wiadomości o tym, jak kult Seta wyglądał, czym się tam zajmowano i tak dalej. Mamy nowopaństwowe zabytki, również w postaci zwierzęcia Seta, jak tutaj prezentowany taki miedziany fragment czegoś innego, bo do końca nie wiadomo czego. Ale bez wątpienia jest to Set. A więc wiemy, że świątynia tam istniała, wiemy, że to było takie centrum kultu Seta, ale oczywiście Set władał i jednocześnie opiekował się w jakimś sensie całą oazą, czy wręcz całą pustynią zachodnią. I teraz zanim pokażę te nasze znaleziska, nasze i też innych kolegów, znaleziska samego Seta, zwierzęcia Seta jako petroglifu, to jeszcze parę słów o samym Secie, bo mówię już któryś raz, wymieniam nazwę tego boga, ale kim, czym on w zasadzie był. To oczywiście tutaj nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo religia staroegipska nie była monolityczna, mówimy tu o 3000 lat, wielu zmian ciągłych w tej religii, wielu sposobów myślenia o tej religii, kilku w ogóle dużych jakby systemach teologicznych i tak dalej. Ja nie będę w ogóle tutaj wchodził w takie szczegóły, zresztą... Na inne spotkanie. Jasne, poza tym nawet szczerze powiem, nie jestem tutaj tak na tyle kompetentny też, żeby tutaj detalicznie przedstawiać te kwestie. Ale to, co jest nam potrzebne... Przełknij sobie tak? Spokojnie, nie musimy aż tak, wiem, że jasne. Jakiś termin czasowy mamy, ale nie trzeba się nim aż tak bardzo przejmować. Tutaj pierwsze pytanie się pojawiło, przy okazji od razu zadam, gdy jako już ci się wtrąciłem. Mój kolega redakcyjny, Paweł Konczewski, zastanawia się, ile osób mieszka współcześnie w oazie. Czy jesteś w stanie, jak duże jest? To jest dobre pytanie. Znaczy, nie powiem dokładnej liczby, to będzie, myślę, może być kilkadziesiąt, a może już przekroczyć nawet 100 tysięcy ludzi, aczkolwiek mogę też błądzić z prostej przyczyny. Demografia egipska jest niezwykle dynamiczna i ten przyrost naturalny, on w ogóle w skali Egiptu, on niemalże z roku na rok się powiększa jeszcze bardziej i oazy w ostatnich latach też przechodzą dużą taką modernizację, wiele infrastrukturalnych zmian. Jest mimo wszystko to duży rozwój, taki demograficzny, myślę, że też i nawet jeżeli znałbym dane sprzed 3-4 lat, to one pewnie są już bardzo nieaktualne. To jest mimo wszystko, nie podając może dokładnie jakby liczby,
to powiem tak, to mimo wszystko nie jest jakoś bardzo gęsto zaludniony obszar. Mhm. To są jednak tereny rolnicze, są to przede wszystkim wsie, jedna przy drugiej, wzdłuż drogi, trochę jak w Polsce. I kilka takich, powiedzmy, no wsi, które nazwalibyśmy może małymi miasteczkami, ta, gdzie ta gęstość jest większa. Ta miejscowość, w której jest baza, to jakiej takiej wielkości, jeśli miałbyś porównać do jakiegoś miejscowość, takiego... To też trudno powiedzieć, dlatego że formalnie adres, że tak powiem, to jest taka bardzo mała wieś, Szejch Wali się nazywa, z tym, że my jesteśmy, jakby adres mamy taki, natomiast tak naprawdę nasz dom jest na takim dosyć prominentnym wzgórzu, otoczonym tylko przez pola, tak naprawdę nawet nie mamy sąsiadów i do końca nawet nie wiem, gdzie tam przebiega granica pomiędzy kolejną jakąś wsią. Nie, ale to porównałbym do naprawdę niewielkich polskich wsi. To nie są duże, gęsto zaludnione obszary. Także akurat w Dachli, jeżeli ktoś pojedzie turystycznie, to może odetchnąć w porównaniu do tego, co spotka go w innych częściach Egiptu, no oczywiście zwłaszcza gdzieś w Delcie czy Kairze, ale nawet też na południu w Asuanie czy Luksorze, gdzie jest bardzo, no jest bardzo dynamicznie, powiedzmy, tak to ujmijmy. A Dachla jest miejscem poza kilkoma dosłownie jakimiś punktami, miejscem, gdzie można zaznać ciszy, gdzie jest spokój i życie toczy się swoim tempem, także... Jasne. Także polecam w ogóle, jeżeli ktoś kiedyś się wybierze do Egiptu, można tam się wybrać turystycznie. Jak do większości z miejsc, o których opowiadamy, na szczęście, ale to też taki urok naszej pracy, że mamy takie możliwości. Drodzy widzowie, przypominam, że jeśli tylko macie jakieś pytania, to zadawajcie, ja tutaj je sobie zapisuję i tak właśnie, gdy wyczuję tylko okazję, będę zadawał, a na pewno pod koniec spróbujemy wszystkie odhaczyć. Jak będę pił. Tak, jak będziesz pił. Dobra. I teraz wracamy do seta. I jeszcze tylko mam taką prośbę, że zanim zdradzisz, bo domyślam się, że najpierw będzie trochę wstępu jeszcze, ale zanim zdradzisz, jakie to zwierzę, to my tutaj taką, no nie ankietę, ale zapytaliśmy się naszych czytelników na Facebooku, cóż to za zwierzę mogłoby być. I ja ci zaraz przed zdradzeniem przeczytam, bo jestem ciekaw. Nie ma problemu, dlatego że ja właśnie postanowiłem, że ja w ogóle tego wątku nie podejmę. O, proszę. No to dobrze. W tym wykładzie. Po części dlatego, że właśnie spodziewam się tak naprawdę pytania, tego typu pytania, no bo jest tak, jest to bardzo ciekawe zagadnienie w ogóle samo w sobie. Ci, którzy czytali już artykuł w najnowszej Archeologii Żywej, no to pewnie już wiedzą. Wiedzą, ale nie zdradzali w komentarzach. Tak. Takich mamy miłych natomiast, czytelników. Natomiast tak, ja celowo tutaj nie podejmuję tego wątku. Poczekamy w takim razie na odpowiedni moment i możemy sobie na ten temat porozmawiać. Tak, natomiast set, owszem, przedstawiany był jako zwierzę bardzo często, w sensie jako tylko jako zwierzę, natomiast bardzo często, równie często, może nawet częściej, przedstawiany był w takiej formie, jak widzimy po prawej stronie slajdu, czyli w takiej postaci bimorficznej, podwójnej, to znaczy z głową zwierzęcia, ale zresztą ciała już ludzką, a więc antropomorficzną. Jak zresztą większość bogów egipskich, jest to pewien kanon, w jaki sposób byli oni przedstawiani. Jest jeden tylko petroglif, znany, jak do tej pory odkryty przez kogokolwiek w oazie Dachla, który bezapelacyjnie przedstawia właśnie taką klasyczną postać seta, który trzyma, nie widać tego dobrze, ale jesteśmy pewni, że tak to właśnie jest, krzyż Ankh, trzyma właśnie takie bardzo długą wersję berła łaz, ma oczywiście te swoje charakterystyczne uszy, długi pysk i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo, bardzo wierne przedstawienie, ale jest to jedyne takie przedstawienie. Nawet na tym samym stanowisku znane pozostałe przedstawienia seta to są już te zwierzęta, enigmatyczne zwierzęta. Kim set był z punktu widzenia takiego teologicznego? W ramach tak zwanej teologii heliopolitańskiej, czyli jednej z takich najbardziej dominujących wersji
obowiązującej w starożytnym Egipcie, Bogiem stwórcą był Bóg Atum. On z kolei na świat wydał parę bogów Shu i Tefnut. Shu, mówiąc tak najprościej, był bogiem powietrza, Tefnut boginią wilgoci. Oni z kolei dali początek parze Geb-Nut, a więc bogowi ziemi oraz Nut bogini nieboskłonu. I ta dwójka daje życie czterem osobom, czterem bogom, którzy są tutaj dla nas z perspektywy tego wykładu najistotniejsi, no zwłaszcza jeden z nich. Jest to Ozyrys, Izyda, Set, Neftyda, rodzeństwo, które jednocześnie stanowi dwie pary małżeńskie, nic dziwnego w starożytnym Egipcie. I nazywamy tę całą hierarchiczną grupę tak zwaną Wielką Enneadą, czyli Wielką Dziewiątką. Ale jest jeszcze dziesiąty, bardzo ważny członek tego panteonu, czyli Horus. Horus, który, jak wiemy, był bogiem niezwykle ważnym, ponieważ Horus był inkarnacją, przepraszam, na odwrót, każdy faraon był inkarnacją Horusa na ziemi, a więc każdy faraon miał ten pierwiastek boski Horusa, który był patronem władzy królewskiej. Ozyrys, czyli ojciec Horusa, został zamordowany przez Seta. I ten nasz Set jest taką postacią, jak to napisałem w streszczeniu do tego wykładu, no bardzo ambiwalentną. Łatwo byłoby dać się pokusić, żeby nazwać go postacią w jakimś sensie złą. Czasami w literaturze tej starszej tak też to funkcjonowało. Czy może jeszcze w okresie rzymskim, już tym późnym, rzeczywiście tego typu konotacje już może bardziej można mu przypisywać. Natomiast Set nie powinien być raczej rozpatrywany z perspektywy dobra i zła. Set był przede wszystkim bogiem związanym z chaosem, ale chaos w rozumieniu egipskim nie oznaczał zła, tylko po prostu oznaczał pewien nieporządek, a że świat egipski był takim światem, gdzie takim dualistycznym, że zawsze coś miało, jeden element miał swoje przeciwieństwo, czy jakiś dopełniający element, dzięki któremu panowała pewna harmonia, to też Set był niezwykle potrzebny w tej całej teologii, w całym rozumieniu świata dla starożytnych Egipcjan. Mimo że miał etykietę bratobójcy, no bo zabił Ozyrysa, i mimo że walczył z Horusem, próbował tego swojego bratanka, no mówiąc brzydko, ukatrupić, to mimo wszystko on pozostanie przez większą część tego okresu dynastycznego, pozostanie niezwykle normatywnym bóstwem, czyli bóstwem, które ma swój kult i bóstwem, które jest niezwykle potrzebne z punktu widzenia właśnie tej harmonii, nad którą czuwa faraon, no bo faraona zadaniem na ziemi było jakby utrzymywanie pewnego porządku, pewnej harmonii. Mamy całą masę zabytków, znamy całą masę zabytków z Egiptu, gdzie Horus i Set w takim symetrycznym ustawieniu otaczają na przykład właśnie faraona, co jasno wskazuje na to, że Set nie jest to wcale jakąś złą postacią. On po prostu jest pewnym przeciwieństwem, ale niezwykle potrzebnym dla Horusa. Gdzie w tym wszystkim jest Ra zasadniczo? Bo tutaj już wiem, że zaraz pójdziemy dalej, a pani Patrycja, ja się nad tym zastanawiam, bo kojarzę właśnie owego Boga gdzieś tam ze swoich początków nauki na ten temat, a i pani Patrycja się zastanawia, czy Atum jest tym samym bogiem Ra. W pewnym sensie tak. No, trzeba byłoby zacząć od tego, że to, w jaki sposób Egipcjanie rozumieli istnienie bogów, ich wzajemne relacje, no jest, był zupełnie inny od naszego. To znaczy my nie posiadamy pewnych kompetencji kulturowych, żeby móc dokładnie zrozumieć to, jak to wszystko funkcjonowało, ponieważ z naszej perspektywy pewne rzeczy jawią się jako irracjonalne i sprzeczne. Ale dla Egipcjan pewne rzeczy dało się pogodzić. To znaczy ten sam Bóg mógł być w jakimś sensie innym Bogiem. Oni mogli się łączyć, tak jak na przykład właśnie Bóg Ra jest dobrym tego przykładem, który na różnych etapach historii religii egipskiej czy w różnych kontekstach potrafił
być dostrzegany w innym bóstwie. W ten sposób na przykład mamy w nowym państwie najważniejszego boga Amona Ra, czyli Amona, czyli Ra w aspekcie Amona, czy Amona w aspekcie Ra. Oni są ze sobą powiązani. Mamy Ra Horachti, czyli tak naprawdę połączenie Horusa z Ra. Mamy Atuma, który tak naprawdę był uważany za aspekt boga Ra. Po prostu słońce w pewnym momencie swojej drogi po nieboskłonie było uważane za Atuma, w innym momencie było uważane za boga Hepri i tak dalej, ale cały czas było też jednocześnie bogiem Ra. I nie chciałbym za bardzo skomplikować tego wywodu. Myślę, że ta odpowiedź wystarczy. Jest skomplikowany. Chodzi o to, że tutaj trudno jest wskazać jednego najważniejszego boga, ponieważ ci bogowie po pierwsze wzajemnie się przenikali, po drugie istniało w tym samym czasie kilka różnych koncepcji teologicznych, kosmogonicznych i tak dalej, w zależności na przykład od tego, w jakim miejscu Egiptu byśmy byli, tak? Jeżeli byśmy na południu Egiptu, w Tebach, to tam inni bogowie jakby wiedli prymat, a gdybyśmy pojechali na północ, to tam znowu inni bogowie odgrywaliby najistotniejszą rolę, co jednocześnie nie przekreślałoby możliwości, że oni byliby na jakimś innym poziomie rozważań Egipcjan identyfikowani ze sobą. Także to jest niezwykle skomplikowana struktura, której nie da się tak naprawdę opisać jako jedna taka monolityczna. To wszystko bardzo ze sobą pływa i Set, żeby już skończyć tę dygresję, Set również najprawdopodobniej w pewnym momencie był identyfikowany właśnie z Ra. Set Ra jest taka koncepcja, nawet dzisiaj wcześniej chwilę o tym czytałem, właśnie w Oazie Dachla są pewne znaleziska, które sugerują, że mógł być w jakiś sposób związany, na przykład poprzez Amona Ra, ponieważ Set i Amon też gdzieś tam w tej teologii dachlijskiej współwystępują i prawdopodobnie była im w pewnym momencie poświęcona świątynia obu tym bóstwom. Także no, niezwykle skomplikowany temat i pewnie tutaj trzeba byłoby zaprosić już kogoś, kto się specjalizuje właśnie w mitologii, żeby nakreślić nam te niuanse, ale na tyle, ile potrafię, to tak bym to opisał. I jeszcze tylko kontynuując ten wątek tej symetrii pomiędzy Setem i Horusem, taki bardzo często pojawiający się motyw w ikonografii faraońskiej Sematawi, czyli pojednania dwóch krain. Bardzo taki wymowny motyw, gdzie Set i Horus reprezentują jakby górny i dolny Egipt i trzymają go jakby zjednoczonym. To jest kolejny taki wyraz tego, że Set jest niezwykle potrzebnym bóstwem, bardzo ważnym. Mało tego, były takie okresy, kiedy Set wręcz miał pozytywne konotacje, można byłoby powiedzieć. Tutaj przykład ze świątynią Amona Ra w Karnaku, gdzie Totmes III jest jakby uczony rzemiosła wojennego przez Seta, więc no, widać, że tutaj jakieś pozytywny wymiar tego bóstwa. Czy bardzo istotna rzecz, Set jako pogromca boga, czy czasami zwanego demonem Apepa, Apofisa. To jest wątek, który się pojawia gdzieś w okolicach średniego państwa, czyli na przełomie trzeciego, drugiego tysiąclecia przed naszą erą. I od tego czasu Set uważany jest za tego, który płynie na dziobie barki słonecznej boga Ra, a więc tutaj do tego boga dochodzimy. I to jest ta kolejna konotacja pomiędzy tymi dwoma bóstwami. Każdej nocy Ra musiał odbyć tę podróż po zaświatach, prawda? Płynął to swoją łodzią i cały czas był atakowany przez różne niebezpieczne stworzenia. Na końcu był to właśnie wąż Apep, Apophis, a Set był tym, który tego węża zabijał. Także to jest zdecydowanie pozytywna konotacja i jakby sprzeczna w jakimś sensie z tą etykietą bratobójcy. Kogoś, kto próbował, przecież ktoś, kto podniósł rękę na Horusa, na Ozyrysa. Także mamy tu sprzeczności, które wcale z perspektywy Egipcjan sprzecznością nie były. Zachód słońca, a więc Bóg Ra, który zaczyna odbywać swoją podróż poza świata. Tak jak powiedziałem, Set był bóstwem normatywnym, we władaniu
całej pustyni zachodniej. On miał też swoje miejsca kultu w Dolinie Nilu, zwłaszcza w Nubt, później zwanym Ombos, czyli w rejonie Nagada, to już właściwie w czasach predynastycznych, ale to pustynia zachodnia była jego prawdziwym domem. Setpan pustyni taki przydomek nosił, albo wielki mocą Apehti. Co jest bardzo istotne, Set z tych podań, które my znamy z całej mitologii, wychodzi na taką postać, jeśli mielibyśmy zrobić jego profil psychologiczny, na taką dosyć postać taką porywczą, głośną, agresywną, dominującą, choleryczną, ale też silną, zarówno w dobrym i złym tego słowa znaczeniu. I co bardzo ciekawe, język staroegipski, przepraszam, pismo staroegipskie, hieroglificzne, bardzo mocno wykorzystało ten aspekt Seta i tą jego właśnie, tą zawartą w nim pewną groźbę, pewien strach, pewną siłę. I tutaj przytaczam trzy przykłady słów staroegipskich, na określające deszcz, śnieg i burza, więc takie zjawiska no, z perspektywy Egipcjan bardzo groźne. No, my troszkę na to inaczej patrzymy, ale dla nich to były zjawiska bardzo groźne, nietypowe, niecodzienne. Senemu, Serek i Nesheni, tak można było przeczytać te trzy słowa, one wszystkie wykorzystują zwierzę Seta jako tak zwany determinatyw. Znowu nie wchodząc w jakąś dodatkową dygresję na temat języka egipskiego, tylko powiem tyle, że determinatyw to taki rodzaj znaku, taki rodzaj hieroglifu, którego się nie wymawia, ponieważ te hieroglify, które stoją przed nim, mają jakąś wartość fonetyczną, dzięki czemu wiemy, jak wymówić dane słowo w pewnej konwencji. Mhm. Natomiast te hieroglify jak Set i te, które znajdują się za nim, to są determinatywy, a więc niewymawiane, natomiast są to hieroglify, które wskazują nam do jakiej klasy, jakby to powiedzieć, klasy pojęciowej należy dane słowo. Czyli wskazują nam na znaczenie tego słowa, dookreślają to znaczenie, wykorzystując w tym przypadku, bo mamy tutaj Seta, te wszystkie cechy Seta, o których przed chwilą mówiłem, czyli żeby mówić o burzy, no to słowo nawiązuje do Seta i tej jego porywczości, do tego jego głośnego ryku i tak dalej. To jest dla nas bardzo cenna wskazówka, taka od strony filologicznej właśnie, jak Set był postrzegany, a jednocześnie jak postrzegane były zjawiska, które te słowa opisują. Zresztą to ostatnie słowo, to słowo Sheneni, ono ma całą masę znaczeń, ja sobie też je dzisiaj trochę wypisałem. Ono oznacza bardzo złą pogodę na przykład, albo nieszczęście, może oznaczać szkodę, chorobę, furię i tak dalej. Także no, bardzo różne zjawiska, a jednocześnie gdzieś mające wspólny mianownik właśnie w Secie. To, że, bo ktoś by powiedział, no dobrze, ale pustynia, śnieg, burza, właśnie. Trochę to wszystko nie pasuje, prawda? Otóż pasuje i to bardzo, chociaż jest to zjawisko niezwykle rzadkie. Ja pokażę Państwu parę zdjęć z pewnego poranka marcowego z roku 2014, kiedy obudziła mnie burza, która przeszła w deszcz, który przeszedł właśnie w atak gradowy, gradu wielkości przepiórczych jajek. Wszystko razem trwało około 15 minut, ale jeszcze 10 minut i nasz dom po prostu by się rozpłynął. Architektura mułowa, więc ta woda, która się zaczęła zbierać, po prostu zaczęła niszczyć wszystko. Takie zjawiska się zdarzają i wydaje mi się, że doświadczenie takiego zjawiska na własnej skórze i potem przełożenie tego do tej rzeczywistości mitycznej, ale tak naprawdę rzeczywistości po prostu Egipcjan i ich sposobu, i zestawienie tego z ich sposobem rozumowania daje nam naprawdę, naprawdę dużo właśnie w zrozumieniu tego, jak ci ludzie mogli odbierać Seta, bo to ja nie mam wątpliwości, tutaj Set zadziałał i zamanifestowała się jego moc w pełnej krasie. To właśnie było porywcze, silne, głośne, to był Set. No właśnie, i tak, żeby trochę też jednak do tego meritum przejść. Szanowni Państwo,
Z oazy Dachla znamy, tak jak powiedziałem, no, nie powiem dokładnej liczby, bo kilka jest tych przedstawień takich trochę na nie do końca pewnych, ale 30 parę, myślę, przedstawień Seta, które znamy z tak naprawdę czterech obszarów tej oazy. Część odkryta przez naszych francuskich kolegów tutaj we wschodniej oazie. Bardzo ciekawe stanowisko odkryte przez Lecha Krzyżaniaka jeszcze w latach 90. Nazwane Griffon Site, bo interpretowane te zwierzęta były jako gryfy, ale moim zdaniem są to jednak zwierzęta Seta. Set Hill z kolei, południowe takie pojedyncze wzgórze, gdzie jest nagromadzenie właśnie ikonografii związanej z Setem, i największe do tej pory zespół znalezisk, które no w większości akurat ja miałem okazję odkrywać tutaj w oazie centralnej. Kiedy spojrzeć na mapę, no to nie znając pewnych kontekstów, można powiedzieć, że ta dystrybucja tych stanowisk nie jest jakaś oczywista, ale ona jest oczywista w jakimś sensie, ponieważ kiedy spojrzymy na przebieg szlaków, które biegły do i z oazy, to zobaczymy, że właściwie wszystkie te koncentracje są związane z początkiem lub końcem, w zależności jak na to spojrzymy, danych szlaków. To szczególnie dobrze widoczne, kiedy patrzymy na szlak Darpel Tawil, który łączył oazę z regionem środkowego Egiptu w okolicach Asiut, czy w rejonie Tenidy, tutaj gdzie szlak tak zwany Darpel Gubari wchodzi do oazy, i to jest region, przepraszam, to jest szlak, który łączy oazę Dachla z Doliną Nilu, gdzieś tam na wysokości w rejonie Abydos, prawdopodobnie po drodze jeszcze mijając oazę Harga. Jest też taki szlak zwany Abu Ballas, czyli ojciec garnków po arabsku. To jest szlak, który był badany stosunkowo niedawno przez kolegów z Niemiec, który łączył Dachle z, nie wiemy z czym, to znaczy być może z jakimś dalekim interiorem już afrykańskim, na pewno gdzieś dociera do współczesnej granicy libijsko-sudańsko-egipskiej, ale co dalej, to już jest kwestia na przyszłość i w ogóle osobny temat. Ale ten szlak prawdopodobnie też jakby wbijał się w oazę gdzieś tutaj w tym rejonie centralnym, a zatem te znaleziska, które mamy tutaj, one też byłyby w jakimś sensie związane ze szlakiem wiodącym do i z oazy. Ponadto te znaleziska z oazy centralnej, jak się okazuje, są też bardzo mocno, przestrzennie przynajmniej, powiązane z mniejszymi szlakami, które jakby tutaj jest, to jest moja hipoteza, że przebiegały tędy szlaki, co najmniej dwa, i to miała być jedna z rzeczy badanych terenowo również właśnie w ramach tego nowego projektu, który niestety nie ruszył. No ale pewną ewidencję mamy i są to przede wszystkim koncentracje ceramiki, takie znaki drogowe zbudowane z kamieni i parę innych rzeczy, które świadczą o tym, że rzeczywiście przebiegały tędy prawdopodobnie szlaki. No i jak spojrzymy na dystrybucję znalezisk z Setem, to one się doskonale pokrywają właśnie z tymi rejonami szlaku. Także mamy tutaj pewien taki metakontekst, że te przedstawienia są w jakiś sposób związane z podróżą. I to się nam bardzo dobrze zgrywa z tym, co robią nasi koledzy pracujący w oazie Harga, ponieważ oni też znajdują przedstawienia Boga Seta i też w kontekście szlaków, staroegipskich szlaków. A zatem mamy przedstawienia Seta nagromadzone i powiązane w jakiś sposób z drogami. Nie dziwi nas to, że jakby podróż i przemieszczanie się odgrywa tu ważną rolę, dlatego że dzisiaj oczywiście patrzymy na oazę, ona jest spokojna, to jest pustynia, niewiele się dzieje, ale musimy sobie zdać sprawę, że tak naprawdę w starożytności ten obszar wcale nie był taki statyczny, jak nam się może dzisiaj wydawać. Nie było dróg asfaltowych, w związku z tym te podróże odbywały się innymi szlakami niż te, które mamy dzisiaj, w związku z czym i nie mówimy tutaj tylko o tych wielkich podróżach z i do oazy, ale także o podróżach samej oazie, bo
istniały osady, istniała cała masa osad, ludzie się musieli przemieszczać, na pewno to czynili i to nam daje pewien kontekst pewne informacje dotyczące tego, jak rozumieć znajdowane na szlakach ryty. Do tego jeszcze dochodzi taki wątek takich militarnych ugrupowań, czy paramilitarnych ugrupowań w czasach Starego Państwa i pierwszego okresu przejściowego, kiedy po prostu cały ten obszar dookoła Azy był monitorowany. Administracja wysyłała takie jednostki i my znajdujemy dzisiaj stanowiska, takie tak zwane strażnice, gdzie mamy architekturę wręcz bardzo prostą, ale i też sztukę naskalną i inskrypcje, i inne rzeczy, które świadczą o tym, że ci żołnierze też bardzo dużo się tutaj po tym obszarze przemieszczali. Jak te wyobrażenia Seta wyglądają? Otóż to jest taka też trochę ciekawostka, może niektórych to rozczaruje, może nie, ale bardzo rzadko się zdarza, że przedstawienia Seta, które znajdujemy w tych okolicznościach, to są takie porządne, hieroglificzne rysunki. Takie się zdarzają i tutaj przykład już wielokrotnie tutaj jest pokazywany, bo to taki trochę dzisiaj logo dla tego wykładu. Natomiast zazwyczaj znajdujemy bardzo proste, niekiedy wręcz karykaturalne z naszej perspektywy wyobrażenia. No na przykład ten Set, który ma trąbę zamiast pyska, proste uszy. Zresztą to jest przedstawienie Seta, które musiało minąć wiele tygodni, zanim ja sobie zdałem sprawę, że to w ogóle jest przedstawienie Seta, zwłaszcza, że patrzyłem na nie do góry nogami. Ale to nam daje dużą... To też jest ważne, to znaczy to nas wprowadza w taki temat, jak Egipcjanie postrzegali, że coś jest podobne do czegoś. Tu nie chodzi o podobieństwo takie formalne. Tu chodzi o to, żeby tylko oddać pewną naturę, taką naturę rzeczy. To dla wtajemniczonych było rozpoznawalne jako Set i to wystarczy. To wystarczy. On nie musi być pięknym hieroglifem. To też nam prawdopodobnie mówi o tym, że wykonywali te przedstawienia ludzie niekoniecznie zajmujący się na co dzień takim fachem jak pisanie czy wykonywanie reliefu. Mamy grupę przedstawień Seta trochę bardziej skomplikowanych. W zasadzie to są najczęściej pojawiające się przedstawienia. Są one wtedy zestawione z kwiatem lotosu. Lotos to bardzo powszechny symbol w starożytnym Egipcie i nigdzie nie znamy takiego motywu z innych rejonów Egiptu, ale właśnie w Dahi i w okolicach to się powtarza. Czy wreszcie kilka takich bardziej unikatowych wyobrażeń. Jeden jedyny panel, na którym Set oraz prawdopodobnie Amon, może Amon-Ra, przedstawieni są na sztandarach, a więc mamy tu przedstawienie jakby sztandarów, a nie samych tylko bóstw. Mamy też takie przedstawienia, które wydaje się, że ukazują bardziej nie tyle zwierzę Seta, co właśnie jakiś rodzaj takiej, no z braku lepszego słowa teraz powiem, kukły, jakiegoś takiego przedmiotu kultowego, który mógł być na przykład obnoszony w czasie procesji. Są takie pomysły, że tak to należy interpretować, czy na przykład też ciekawa ikonografia, gdzie zwierzę Seta najprawdopodobniej trochę przypomina nam Sfinksa, trochę przypomina nam Gryfa, jakaś taka synkretyczna forma, ale co jest istotne, tu nie ma dwóch takich samych, one są zawsze inne, a jednocześnie podobne. Mamy też inskrypcje. Mamy też inskrypcje, czyli już troszeczkę inną rzecz, ale inskrypcje, które wykorzystują znak zwierzęcia Seta. W tym wypadku mamy tutaj dwóch skrybów. Wiemy tylko tyle, że byli skrybami, bo podpisali się po prostu skryba taki i taki. Tutaj, znaczy ten napisał jeszcze, że wykonał to skryba imieniem Seti, a tutaj po prostu skryba imieniem Sethotep. Ale znaczy to, że byli oni w jakiś sposób związani z bogiem Set. No właśnie, mamy więc te stanowiska ukazujące zwierzę Seta, tego boga, w różny sposób, bardziej lub mniej profesjonalny, powiedziałbym, ale właściwie po co? To znaczy dlaczego? To, że są na drogach, no to jest jakiś kontekst, wskazuje na to, że coś się działo być może podczas podróży, ale dlaczego właściwie one tam są. No, pokazuję tutaj zdjęcie takiego stanowiska, które ma największe nagromadzenie tego typu przedstawień. Jest 5 paneli co najmniej, zaznaczonych na czerwono.
I wszystkie te panele zawierają przedstawienia seta. Są też inne rzeczy, ale one nas w tym momencie tak bardzo nie interesują. Jak rozumieć takie miejsce? Otóż moja koncepcja jest taka, że należałoby rozumieć tego typu miejsce jako coś w rodzaju kaplicy, coś w rodzaju miejsca w jakiś szczególny sposób uświęconego, niekoniecznie posiadającego swój kult, tak jak świątynie egipskie miały kult sprawowany przez kler, przez, mówiąc kolokwialnie, pracowników tych świątyń. To byłoby coś innego, natomiast z innej perspektywy patrząc, to byłoby dokładnie to samo, to znaczy to byłyby miejsca, w których w jakiś sposób bóstwa mogły manifestować swoją obecność. Musimy sobie bowiem zdać sprawę z jednej rzeczy, to znaczy tak przynajmniej część badaczy i ja tutaj się bardzo skłaniam też w taką stronę. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasze współczesne postrzeganie i klasyfikowanie pewnych zjawisk jest oczywiście zupełnie inne niż egipskie. To jest truizm. I dla nas oczywiście świątynia wybudowana przez Egipcjan to jest coś jakby wybudowanego, coś, co można powiedzieć, należy do krajobrazu kulturowego, coś dodanego przez człowieka. Natomiast miejsca, powiedzmy, po przeciwnej stronie barykady, miejsca takie jak to, które przed chwilą pokazałem, czy tutaj kaplica Pachu na pustyni zachodniej, badana przez Johna Darnella, gdzie jest to po prostu no, naturalna formacja skalna, ale posiadająca bardzo wiele różnych inskrypcji i ikonografii. To dla nas są to dwie różne rzeczy, ale z perspektywy egipskiej one niekoniecznie były różne. One mogły być tak naprawdę jednym i tym samym, to znaczy w innej formie, ale oba te typy miejsc były domem jakiegoś bóstwa, były miejscem, gdzie bóstwo mogło manifestować swoją obecność na różne sposoby. Miejscem, w którym można było wejść w jakiś kontakt z bóstwem. W przypadku oczywiście świątyni ten dostęp do środka świątyni był bardzo ograniczony, ale już w przypadku pustyni i takich miejsc, takich właśnie kaplic w pustyni mamy tutaj już demokratyczne, można powiedzieć, podejście. Tutaj każdy może wejść w kontakt z bóstwem, co tym bardziej jest pewnie kuszące. I to, co przedstawiam na tym slajdzie, to to, że możemy zbudować nawet taką pseudotypologię czy klasyfikację bardziej takich miejsc, od świątyni, która jest w pełni wybudowana przez człowieka, przez tak zwany hemispeos, czyli świątynię wykutą w skalę, ale z dodanym jeszcze jakimś elementem przednią, po speos, czyli tak naprawdę świątynię całkowicie wykutą w skalę, po właśnie taką świątynię, gdzie ta ingerencja człowieka sprowadza się już tylko do inskrypcji, do wykonania jakiegoś petroglifu, ale nie mamy już tutaj takich elementów architektonicznych. Dla nas są to cztery różne byty, można powiedzieć. Możemy sobie je klasyfikować, omawiać i tak dalej. Ale czy dla Egipcjanina były aż tak różne? Tutaj powiedziałbym, że w pewnym sensie właśnie nie, że one wszystkie były w jakimś tam zakresie tym samym. A zatem mamy setup pana pustyni. Ludzie mają wiedzę o secie, nawet ci, którzy oczywiście nie pracują, którzy nie należą do jakichś elitarnych klas społecznych, ale oczywiście ta mitologia jest znana powszechnie. Ludzie tłumaczą sobie świat i widzą ten świat przez pryzmat swojej religii. Wiedzą, że Set jest panem pustyni, więc każdy, kto podróżuje przez pustynię, czy to w dalszą, zwłaszcza dalszą podróż, czy to krótszą, no ma gdzieś z tyłu głowy, że tego Seta może spotkać, że tego Seta może poczuć, że ten Set może na niego zrzucić grat na przykład, albo zrobić jeszcze inną rzecz, którą chciałem Państwu szybko pokazać. Inna przygoda, która znowu uzmysławia mi przynajmniej jedną rzecz, że gdybym był Egipcjaninem, oczywiście nie jechałbym autem, a prawdopodobnie byłbym na ośle, to jest burza piaskowa. 10 minut wcześniej, 15 minut wcześniej słońce świeciło, niebo było niebieskie, a powietrze przejrzyste, a nagle Set zrzucił na nas burzę piaskową i kiedy człowiek wyobrazi sobie taką sytuację z perspektywy Egipcjanina, to naprawdę daje dużo do myślenia. Podróż przez pustynię była pełna wszelakich niebezpieczeństw. A zatem takie miejsce jak to, które opisywałem, można w pewnym sensie, w pewnym uproszczeniu też rozumieć jako
pewnego rodzaju świątynię w krajobrazie pustynnym. I ja myślę, że ludzie podróżujący w okresie dynastycznym przez pustynię mieli świadomość tej potencjalności, że bóstwo może się manifestować, ukazać, że mogą doznać takiej epifanii, mogą spotkać bóstwa i oczywiście spotykając je, mogli na przykład zareagować w ten sposób, aby wykonywać petroglify w różnych celach i różne petroglify. Kolejną rzeczą jest to, że takie miejsca właśnie jak to, ono być może na początku pierwsze petroglify powstawały właśnie dlatego, że ktoś jakby odczuł obecność jakiegoś bóstwa, ale potem petroglifów przybywało i same te wizerunki Seta mogły już potem działać na innych podróżnych jako rodzaj właśnie manifestacji czy ucieleśnienia tego bóstwa, także to potem te miejsca potem zaczynają żyć i zapraszać kolejnych podróżników. I żeby zakończyć ten wątek i cały wykład, pokazuję panel właśnie, jeden konkretny panel z tego stanowiska, gdzie mamy dwa zwierzęta Seta, bardzo specyficznie przedstawione, ale mamy też takie z pozoru wydawałoby się mało atrakcyjne wyżłobienia. Te wyżłobienia czasami w starszej literaturze się znajduje, że to może są tak zwane wetting marks, czyli jakieś takie pozostałości po ostrzeniu noża na przykład, co wydaje mi się dosyć mało prawdopodobne, dlatego że ta skała jest tak miękka, że tutaj się nic nie da naostrzyć. Czasami jest tak miękka, że można ryć palcem, więc nie widzę tutaj funkcjonalnego sensu. I oczywiście to może być wiele rzeczy, ale jeżeli spojrzymy na to wszystko z perspektywy tego, że nie tylko wizerunki Seta, nie tylko ten Set, który się może manifestować na różne sposoby, chociażby w tych atmosferycznych zjawiskach, ale w ogóle sama skała, jak ta świątynia, jest jakimś takim fragmentem tej jego obecności, to jeśli spojrzymy na właściwie jakąkolwiek świątynię egipską, to odnajdziemy tego typu wyżłobienia po prostu wszędzie. To są pozostałości po praktykach, które w ogóle funkcjonują jeszcze do dzisiaj albo jeszcze przed chwilą funkcjonowały, czyli po prostu pozyskiwania proszku, tego piasku z tych świętych miejsc po to, żeby go w jakiś sposób wykorzystać w działaniach powiedzmy magicznych czy jakiś tego typu działaniach. Znamy to jakby z etnografii też, ale wiemy też, że tego typu działania miały też miejsce w okresie faraońskim. Są takie prace, które przedstawiają właśnie dowody na to, że można niektóre tego typu rzeczy datować, bo my nie wiemy, jak wydatować dokładnie te tutaj wyżłobienia. Możemy tylko przypuszczać, ale w całej tej narracji wydaje mi się to być bardzo prawdopodobne, że są one powiązane właśnie w tym wypadku z Setem i jakąś taką świętością tego miejsca. Dobrze, no prawie się zmieściłem w czasie, co jak na mnie jest super. Także bardzo Państwu dziękuję. To oczywiście tylko aspekt całych badań, ale no jeden z, myślę, takich bardziej atrakcyjnych, także bardzo miło było mi się podzielić. No jeżeli są pytania, to oczywiście pytania są zawsze. Powiedzieć, ale nie wiem, czy będę na tyle kompetentny, żeby tutaj wyczerpać. Myślę, że bez problemu ci się uda przynajmniej, ale będziemy musieli ograniczyć je do krótkich odpowiedzi, jako że czas troszkę nas będzie gonił, więc tak wiesz, taka będzie seria szybszych pytań. Jeszcze zanim przejdę do niej, bo jako że obiecałem, no to tutaj parę propozycji, cóż to za zwierzę by mogło być. My tego w takim razie nie zdradzimy. Każdy, kto jest zainteresowany, będzie musiał sobie znaleźć numer archeologii żywej najnowszy, jakie by to było najpewniej mogło być zwierzę. Ale tutaj na naszym Facebooku pani Diana napisała, że fantazyjny ten jednorożec. Pani Małgorzata się śmieje, że Rudolf Czerwononosy. Pani Kar pisze, że z tego co pamięta, to może połączenie szakala i antylopy, ale ona myślała pewnie najbardziej o Secie. Pan Wojciech śmieje się, że to rzepiór, karkonosz, rubeza, liż czy rzepa, po prostu fotka z wakacji. Jest tu też alpaka, pawopies, żyrafa, kozioł. No, pomysłów jest przeróżnych. Mi najbardziej się podoba ta, którą zaproponowałeś właśnie.
artykule. Szczerze mówiąc, to propozycje nie odbiegają bardzo od debaty egiptologicznej, także Nasi czytelnicy i słuchacze są, wiesz, bardzo wykształconymi osobami, więc przekrój zwierząt zawsze nam podają bardzo może poza duży. Tym Rudolfem jednorożcem, ale jest tam kilka kandydatur rzeczywiście, które były brane pod uwagę, także przyłączam się do tej reklamy Pani Małgorzata zastanawia się, czy są jeszcze Egipcjanie, którzy wierzą w bogów, jacyś neopoganie? Spotkałeś się kiedyś? Ja idę o zakład, że są na pewno, bo neopoganizm jest po prostu popularny od jakiegoś czasu. Mówimy o Egipcie, a więc kraju jakby nawet z nazwy formalnej kraju muzułmańskim, tak. Którym zdecydowanie większość mieszkańców to muzułmanie, oczywiście mniej lub bardziej, że tak powiem, praktykujący, ale jednak. I kraju, którym olbrzymią mniejszością, chyba około 10 milionów, są Koptowie, a więc chrześcijanie. Generalnie kraju raczej ludzi nastawionych do życia religijnie i tutaj raczej nie ma miejsca w sposób otwarty, żeby manifestować jakieś tutaj sentymenty tego rodzaju do starożytnych religii, co nie zmienia faktu, że oczywiście ten Egipt faraoński jest wraz z jego symbolami, w tym religijnymi, jest oczywiście bardzo wykorzystywany przez władzę. Chyba dobrym przykładem jest ta parada mumii, która się odbyła na początku tego roku, kiedy mumie faraonów jechały, można powiedzieć, no to był wielki splendor i chwała na ich cześć. Jechali właśnie w procesji z jednego muzeum do drugiego i no właśnie, mówimy o kraju muzułmańskim, ale jednak faraonowie w symbolice staroegipskiej i wszystkie telewizje świata to pokazywały. Jak najbardziej. Pani Patrycja zastanawia się, czy posiadanie w członie swojego imienia, imienia jakiegoś boga, w konkretnych przykładach Seta, które pokazywałeś, jakoś mogło mobilizować do oddawania mu jakiejś większej czci? Jakoś to było związane z tym? Tak, mogło. Często było. Często rzeczywiście kapłani czy osoby związane z jakimś kultem tego typu imiona nosili, czy także oczywiście stuprocentowo nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, o ile nie mamy jakichś innych danych o takim osobniku, natomiast one mogą wskazywać na nawet jakiś taki bardziej administracyjny powiązanie. Oczywiście w przypadku faraonów, którzy tych imion mieli bardzo wiele, no to tym bardziej umieszczanie jakichś bogów w imieniu, jako część imienia, tutaj miała bardzo, to nie był przypadek, to miało swoje znaczenie, tak jak właśnie w epoce Ramesydów, a więc w późnym okresie nowego państwa, kiedy tacy faraonowie jak Seti czy jak Setnacht, oni ewidentnie tymi imionami wskazywali na swoje duże oddanie wobec Boga Seta. Także tak, no jakbym miał krótko odpowiedzieć, to mogło mieć znaczenie. Mogłeś, wiesz, zawsze powiedzieć po prostu tak, ale ale w tym temacie nigdy nie ma takich oczywiście prostych odpowiedzi. Pan Jakub zastanawiał się nad charakterem Seta w mitologii, ale to odpowiedziałeś w mój ulubiony sposób, czyli bez zadawania pytania, po prostu w trakcie. Pan Mikołaj z kolei sugeruje, czy taki głaz nie był pierwotną siedzibą bóstwa, budowa świątyń po prostu elementem rozwoju cywilizacji. Oczywiście ta przemiana mogła trwać przez wieki, funkcjonując w jednym czasie. Nie wiem, czy na pewno dobrze rozumiem komentarz czy pytanie. Na zasadzie, znaczy ja bym tu nie podchodził do sprawy w takim ewolucjonistycznym, że tak powiem, podejściu, w przypadku przynajmniej Egiptu, że najpierw czczone były na przykład takie miejsca w cudzysłowie naturalne, a potem one były zabudowywane świątyniami i jakby już wtedy miejsca naturalne na przykład nie miałyby znaczenia, bo to, co nam pokazuje archeologia i nasza ewidencja, to raczej to, że właśnie tego typu miejsca jakby funkcjonowały równoczasowo, po prostu były to różne konteksty, również społeczne, ale jednak funkcjonowały równoczasowo. Oczywiście
Tak, no jest taki, są takie etapy w historii tych ziem egipskich, kiedy architektury kamiennej jeszcze nie ma i pewnie wtedy więcej miejsc jakby niezabudowanych, niedotkniętych przez człowieka w sensie takim architektonicznym traktowanych było jako siedliska bogów czy jakichś istot naturalnych i tak dalej. Natomiast no to też jest bardzo trudno archeologicznie stwierdzić. Pewnie. Bez dodatkowego materiału. Myślę, że to w zupełności wystarczy taka odpowiedź. Też bardzo mi się właśnie podobało, że zaznaczyłeś, że funkcjonowały równocześnie. I na samym początku właśnie dr Paweł Kończewski też zastanawiał się na temat tych szlaków w starożytności. Wspomniałeś o przebiegu paru i zastanawiamy się, bo mnie też zaciekawiło to, czy za pomocą lidaru one są jakoś namierzane, ALS, czy to w jakiś inny sposób, dokumenty? To znaczy tak, te ostatnie lata wprowadzają, może niekoniecznie lidar, ale oczywiście szerokie wykorzystanie wszelkiej maści zobrazowań satelitarnych, bo one są z reguły wystarczające, żeby rzeczywiście lokalizować pewne szlaki czy odnogi szlaków, bo zwłaszcza w szczerej pustyni, tak bym powiedział, bo tam często one są wręcz nietknięte od czasów czy to starożytnych, czy średniowiecznych. Natomiast myślę, że większość szlaków była do tej pory odkrywana z perspektywy jakby przyziemnej, naziemnej. One często dosyć mocno się manifestują jakby w tym krajobrazie. To po pierwsze mamy bardzo duże nagromadzenia ceramiki, kości zwierząt, tych zwierząt jucznych. Z okresu faraońskiego to będą osły, ale potem dojdą jeszcze wielbłądy. Same inskrypcje też mogą na to jakby znaczy mogą sugerować, że mamy do czynienia z szlakiem, aczkolwiek tu możemy wpaść w taki trochę cyrkularny argument. No i to, że te szlaki to nie są tak, jak sobie może sobie tutaj słuchacze wyobrażają, że mamy do czynienia z szlakiem w postaci jakiejś, nie wiem, jak w okresie rzymskim albo wręcz współcześnie, z jedną drogą jakoś tam wytyczoną. To jest raczej inaczej, to nie były szlaki w jakiś sposób wytyczane przez na przykład administrację jakąś, tylko raczej szlaki, które się cały czas tworzyły i jakby odtwarzały dzięki temu, że ludzie i zwierzęta nimi szli, ponieważ szli przez rejony pustynne, gdzie pokryte często kamieniami mniejszymi, większymi, te kamienie się gdzieś tam rozbijały na boki i tworzą nam się takie linearne struktury, które właśnie na zdjęciach satelitarnych, znaczy na zobrazowaniach satelitarnych czy na zdjęciach lotniczych doskonale widać dzisiaj, ale widać je także właśnie w terenie, że to są bardzo często tych odnóg, tych równoległych pasów utworzonych przez te zwierzęta zwłaszcza, jest czasami kilkanaście, kilkadziesiąt czy po sam horyzont, prawda? Więc to są tego typu szlaki. Jasne. Niekiedy bardzo rozległe. To już sobie zapisałem. Hieroglify, mitologia egipska, szlaki i handel w Egipcie. Tematy na kolejne spotkania, gdzie kogoś będę musiał znaleźć zainteresowanego, kto będzie chciał o tym opowiedzieć. Tematy tylko się powiększają, kolejne dochodzą do listy, ale myślę, że na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Teraz, tak jak obiecywałem, drodzy widzowie, nie uciekajcie, jeszcze chwilka dla przede wszystkim gościa naszego. Teraz 5 minut, może więcej, jeśli chcesz. Podziękowania, pożegnania, pozdrowienia, plany na przyszłość. To jest teraz ten moment. No tak, tej części chyba nie przygotowałem, chociaż rzeczywiście mi o niej wspominałeś. Może, żeby nie mówić tym razem bardzo długo, to na pewno pozdrawiam i zawsze wyrażam moją wdzięczność do wszystkich kolegów z Dachau Oasis Project. Nie będę ich wymieniał już tutaj z imienia i nazwiska, bo jest to bardzo, bardzo dużo ludzi i w zasadzie z całego świata, ale to, co właśnie w DOP, Dachau Oasis Project jest taką wartością dodaną jest to, że jest między nami wszystkimi dosyć duża współpraca, wymiana też myśli czy po prostu pomocy i za to wszystko za to wszystko im bardzo, bardzo dziękuję. No, oczywiście z tego miejsca nie mógłbym nie pozdrowić być może nawet oglądającej mnie mojej kochanej żonie i czy pozdrowić kochaną żonę i córeczkę. Znaczy córeczki nie podejrzewam o to, że ogląda, natomiast być może żona. Także macham do was.
No tak, i jakie plany na przyszłość? No, ja mogę mieć różne plany, natomiast życie je weryfikuje, wojsko egipskie je weryfikuje najbrutalniej. Mam nikłą już nadzieję, że jeszcze pojedziemy do Egiptu w nadchodzącym sezonie zimowym. To jest ostatni sezon w ramach tego grantu, także jeżeli teraz nie pojedziemy, to potem może być bardzo różnie. Dosłownie wczoraj dostałem e-mail z Ministerstwa Starożytności Egipskiego, które jak co roku wyraża zgodę na nasze badania, ale nie jest to żaden powód do radości, bo tak jak powiedziałem, wojsko ma ostateczny głos i ono zawsze od ostatnich kilku lat mówi nie. Więc plany są takie, żeby mieć szczęście w tym zakresie, no ale przede wszystkim jakby no, wykorzystuję ten czas na pracę przy biurku. To jest w tej chwili jakby praca z tymi materiałami, praca publikacyjna, no i przegryzanie się przez kolejne zagadnienia. Tych wątków naprawdę jest bardzo wiele. Sztuki naskalnej jest bardzo wiele, no a też to, co jest dla mnie istotne, to żeby nie zamykać się tylko w tej bańce związanej ze sztuką naskalną, ale żeby jakoś wpleść ją też w taką szerszą narrację dotyczącą archeologii oazy Dakhla, pustyni zachodniej, czy wreszcie Egiptu. Także wspaniale, tyle, wspaniale. Tyle niby nie przygotowałeś, ale brzmiało, jakbyś był świetnie przygotowany. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie dodać, że 23 listopada tego roku będziecie mogli pana doktora posłuchać na żywo w poznańskim Collegium Historicum na wykładzie inaugurującym cykl poznańskich akademickich seminariów archeologicznych. Gdzieś tam na pewno znajdziecie informacje na różnych profilach owych instytucji. Kilka ode mnie. Powiem wam tylko tak, drodzy widzowie, mrównik afrykański, żeby nie było, że was tutaj sprowadziłem i obiecywałem, że się dowiecie. I tyle powiem, jeśli chcecie więcej, to albo sobie poczytajcie nasz numer, który właśnie widzicie, to jest właśnie okładka, który widzicie na prawo, lewo ode mnie, po której stronie zasadniczo, po której widzicie. Jak zawsze dziękuję przede wszystkim naszemu wspaniałemu gościowi. Zawsze mam problem z odmianą tego słowa, szczególnie jak są panie, ale no, chyba mi to wybaczą, drodzy widzowie. Dziękujemy profilowi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Archeologicznemu w Poznaniu, które są również były współorganizatorami naszego wydarzenia. Wszystkim, którzy udostępnili informacje na temat naszego dzisiejszego kontekstu, czyli jak zwykle Pradzieje Ziem Polskiej, Biblioteka Wydziału Archeologii UW oraz Koło Naukowe Studentów Archeologii Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jak zawsze podziękowania dla wszystkich prenumeratorów, którzy dołączyli do zacnego grona prenumeratorów archeologii żywej od naszego ostatniego spotkania. Trochę je są to panie Magdalena, Anna, Monika, Marlena, Agnieszka, Weronika, Ewelina, panowie Maciej, Mateusz, Jarosław, Robert, Tomasz, Jarosław, Artur, Piotr, Marek, Karol, Piotr, Janusz, Michał, Krystian oraz Rodzicielskie Koło Szkolne drugiego Liceum Ogólnokształcącego, bo akurat instytucje też nas mogą zamawiać, żeby nie było im smutno, że nie mają naszego numeru. Jakoś tak zaczęły się sprzedawać nasze koszulki i kubki, więc zawsze polecamy, są dostępne cały czas. Archiwalne numery, o których Paweł pokazywał na początku, są, większość z nich, z tego co mi wiadomo, są cały czas dostępne na naszej stronie internetowej, naszym sklepie www.iphik.pl. Widzicie link na dole pod naszą okładką. Drodzy widzowie, mam też taką małą prywatę specjalnie. Dwa dni temu mój tata miał urodziny, a jest stałym widzem również naszego spotkania, więc dajcie mu tam znać w komentarzach, życzcie mu wszystkiego najlepszego, zdrowia i tak dalej, bo wszyscy wiemy, że to jest najważniejsze. A za tydzień Çatalhöyük. Mam nadzieję, że tak się to wymawia. Słynne stanowisko, jedno z najstarszych miast na świecie, badane przez polskich archeologów, między innymi od wielu, wielu lat. Więc myślę, że będzie równie ciekawie. To tyle ode mnie. Nie patrzę się, czy jeszcze tutaj coś mam zapisane, ale chyba wszystkie najważniejsze rzeczy udało mi się. Wspomniałem o smażu.
czyli spotkaniu miłośników archeologii żywej. Mieliśmy przerwę, to taka nasza mini konferencja, oprowadzamy ludzi po różnych ciekawych miejscach, które nie zawsze są znane. Czasem są to grodziska, czasem zamki. O właśnie, pan doktor Konczewski upomina się, że mam o Smarzu wspomnieć. Dajcie nam znać, czy jesteście zainteresowani uczestnictwem w takim wydarzeniu. Mamy pewien plan co do miejsca, w którym chcielibyśmy to zorganizować. Podpowiemy tylko, że będzie to mniej więcej w środku Polski, więc wszyscy będą mieli jednakowo daleko, szczególnie jeśli mieszkają gdzieś na granicach naszej pięknej ojczyzny. Możecie dać znać teraz w komentarzach, ale również dać znać drogą mailową albo na Facebooku, czy jesteście zainteresowani, bo chcielibyśmy wiedzieć, czy w ogóle mamy się podejmować organizacji takiego wydarzenia i czy będziemy mieć chętnych, czy może powinniśmy wymyśleć coś innego, żeby nas spotkać, ale mam nadzieję, że jeśli do czegoś takiego dojdzie, no to będziemy mieć specjalny odcinek kontekstu na żywo. Zobaczymy. Ale to jeszcze wszystkie plany będziemy przedstawiać wkrótce. No i przygotowujemy się do archeologicznych sensacji, czyli dorocznego plebiscytu na najważniejsze odkrycia polskiej archeologii. Będzie bardzo ciekawie. Tylko tyle powiem i mam nadzieję, że tak będzie, jak obiecuję. To wszystko na dzisiaj. Teraz, Pawle, machamy. Czyli widzów. Dziękuję. I do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowi, szanowni państwo.